Witam wszystkich w nowym zagrajmy w Indiana Jones Original Adventures. Wiecie, LEGO kolekcja. Jest to seria robiona tak dla luzu. Po prostu mam męczące dni w szkole teraz. Jest zajebiście, ale człowiek wraca po 8 godzinach zmęczony i postanowiłem nagrywać jakąś LEGO produkcję. Jeśli ktoś będzie chętny oglądać, to sprawi mi wielką przyjemność, trzeba przyznać. Nie wiem, czy ktoś to będzie oglądał, ale ja to postanowiłem nagrywać. Jestem ciekaw, bo seria tych gier LEGO dostaje naprawdę dobre noty. Jeśli chodzi o te wersje Star Wars, LEGO, Indiana Jones znaczy się. Każdy pewnie oglądał film. Ile tam było tych? 4 filmy? 5? Z tym Indiana Jonesem. Oczywiście chyba cały świat będzie z LEGO zbudowany. Nigdy nie grałem w żadną wersję, w żadną grę tego typu z tej produkcji LEGO. To będzie moja pierwsza, więc zobaczymy. Ale wydaje się taka pozytywna, optymistyczna. Widać Indy szuka jakiegoś skarbu chyba. Ktoś mu chce przeszkodzić. No już zaczynamy. Grafika. Chwila, spójrzmy na graficzkę. O, no na maksa jest nastawione. Dobra, nie no, grafika jest w porządku. Grafika wygląda naprawdę fajnie. Gra jest zrobiona także pod dwie osoby, więc druga może sterować, o, tym białym kolesiem. On się widać zajmuje wykopywaniem. Zaraz, jak się tutaj w ogóle steruje? Kto wymyślił takie posrane sterowanie? J? Nie no, to za blisko jest obok siebie. To trochę nieprzyjemnie. Będę musiał nową klawiaturę kupić, naprawdę. Ta spacja już mnie denerwuje. Aha, czyli zbieramy te śrubki, za nie chyba będą jakieś nagrody. Zobaczymy. Co ja tutaj muszę zrobić? W ogóle można jakoś tutaj sterowanie zmienić? Teraz F2. No można zmienić. Tu jest na keyboard 2. Special. Czwóreczka. Skok. Skok to piąteczka bym chciał, ale widzę, nie mogę piąteczki. Szósteczka. No nie mogę nic zmienić. Dobra, może zostawmy to tak jak jest, zobaczymy jak się będzie grało. Chociaż nieprzyjemnie jest ta klawiszologia ustawiona. To jest zbyt blisko siebie, no. Chociaż może idę się przyzwyczaić. Nie. Trochę to jest męczące. Chwila. Nastawię to tylko, bo mnie to zaczyna wkurwiać już, przepraszam. Co to jest ten tak? A, to jest zmiana zawodnika. To zmiana zawodnika. Niech siódemka będzie. Special. J to jest beach. Czwórka. Action. Najgorzej, że nie mogę skoku zmienić. To jest najdziwniejsze. A na ósemkę już się zmieni. Na dziewiątkę będzie lepiej. Accept. Dobra, zobaczmy teraz. Skok, akcja. Ej, ziomek! Co on? On skacze obok... Nie. Ja skaczę piątką. Tym gościem, a dziewiątką tym gościem. Po co tym gościem? Czekajcie, tylko jeszcze tutaj zmienię. Sorry za takie trudności, ale sterowanie w tej grze wymyślił jakiś pojeb, za przeproszeniem. Jak tutaj? Czemu ty nie chcesz wyjść? Kurwa. Zajebiście. Obok siebie mam klawisze do jednego i do drugiego. Coś pięknego. Kurwa, leć ty. Co?
Ale co ten bot odpierdala? Przecież ja nie mam obok siebie drugiej osoby, ja gram sam. Niech on się zacznie ruszać. Co się tutaj w ogóle dzieje? Matko Boska. On się nie rusza. Komputer czyta, jakby on... ktoś ze mną grał. Jak to wyłączyć teraz? Drop out. O, udało się. Dobra. Dobra, Indie. Teraz już jest ogarnięte wszystko. No, nie, 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 nie. No, jeszcze coś zobaczę. Zmiana zawodnika to była 7. Okej. Zaraz, bo ciężko się naprawdę przyzwyczaić do tego sterowania. To by się najlepiej na padzie grało. 4. Okej, muszę zamienić chyba gościa. 7. Bo on wykopuje tutaj rzeczy. Dawaj jeszcze, jakąś małpę wykopiemy. No nie bij Indiego, człowieku. Kurwa, co on robi? Dobra, mamy już jedną małpę. Ciebie nie chcę, ja chcę Indim sterować. Ciężko się trochę przyzwyczaić tutaj. On bije z pięści tym, dobra. Dobra, jakoś się to ogarnie. Come on, come on. No ciekawie zrobili z tych klocków Lego. Co to kurwa? A, to są te pułapki. Dobra, chodź dalej. Czwóreczka. No taka prosta gra dla dzieci. Akurat ciągle dzieciak we mnie siedzi, więc... gierka dla mnie. No co ty sobie, rady nie dajesz? A ja co mam zrobić? No tak, wypierdalaj, kurwa, stracił życie. A mnie złapiesz? Boże, czy on sobie nie poradzi, to jest kaleka. Dobra. Dobra, nie, on musi sam. Tutaj coś trzeba zrobić chyba. On się sam nie przedostanie przecież tutaj. Bez sensu. Lol, dobra, udało mu się. FPS-y mi spadają w Lego. Zajebiście. 7. Wykopujemy to coś. Jakieś skarby tutaj. O kurde, jaki bajer. Do czego to jest? Oj, kiedyś się człowiek bawił Lego. Naprawdę, fajnie, że takie gry robią. Przedłużenie dzieciństwa. No i życie. No kurwa. Dobra już. Jezu. To są znów te pułapki. Nie wolno na to stawać. Tu jest jakiś skarb. 2 na 3 małpy. Ktoś te pułapki porozstawiał, chyba ci majowie czy astykowie. O kurwa! Indie, nie wchodź teraz tutaj! Ty mi chyba chcesz zdradzić, lamusie. Dobra, skacz. Nie no, ten bot nawet nie jest taki głupi, szczerze. To jest pułapka? Co to jest? Ja to mogę przesunąć, tutaj piszę. No. Działa jak ta lala. Jezu, co on robi? Czekaj, czekaj, czekaj. Zmiana. Ja muszę też przesunąć. A, co to jest? Jezu, prawie byś zleciał. Odsuń się, ty lamusie. Ale jednak lepiej by się z kimś tutaj grało, bo samemu to tak dziwnie, trochę ciężko jest z tego gnojka. Dobra, to zbieramy sobie te śrubki. Nie wiem, czy za nie będą jakieś ulepszenia.
Kurwa, pająki jakieś, o. Tutaj masz zadanie, kopaczu. No nie bij go. Kupujemy małpkę. O, nagroda, nagroda. Zmieniamy, Indii. Jezu, czemu mnie tak tnie? Dwa skarby na 10. Chwila, na tym muszę stanąć. Chodź tutaj. Co to jest? Znów się muszę zmienić. O, trzeba przytrzymać, a gościu układa tratwę. Dobra. Chodź tutaj. No wbijaj tutaj. Ale jak się to odpala, tą machinę? Kurwa! A to jest bez sensu. A może się uda tak przejść? Nie no, umie pływać, to jest dobry znak. To nie jest... To nie jest kurwa GTA 3, żeby się od razu utopił. No a ten obok rekina pływa. Hardkorze. Czy rekina, kurwa, krokodyla. Dawaj. Nie straszne nam wodospady. A nawet nie jest potrzebna tratwa. Bez tratwy sobie dajemy radę. Tutaj nie. Tutaj trzeba wbić. Tylko tutaj trzeba mieć tratwę. On inaczej nie wejdzie. Nie da rady. Jak tą tratwę popchnąć? Kurde. A, tu jest przecież ta motorówka. Dobra, ty się nie top, tylko chodź tutaj. Ty to obsłużysz. Siódemka. A, i teraz. Zajebiste. Takie małe, a cieszy. Dziewiątka. Skok. No, tutaj coś jest. A co to za pajęczaki, kurwa? Z łopaty i po sprawie. Trochę mnie ta gra właśnie rozluźnia. Sorry, że nie ma nowego filmiku z Amnezji. Muszę to w tym temacie poruszyć, bo już nie mam siły ogłoszenia robić. Ale Amnezję na razie nie dam rady nagrywać. Po prostu nie mam siły ani ochoty przez ten czas. Wiecie, szkoła, te dalej. A jest nowy odcinek z Codenamed. Naprawdę fajnie zmontowany, ale nie potrafi się zapisać. Jest z tym duży problem. Program nie potrafi go przerobić, nie wiem dlaczego. Będę jeszcze kombinował, ale to już czwarty dzień i nic nie mogę zrobić. Dobra, idziemy dalej. Na razie w tą grę zamierzam grać. Nawet i nie zamierzałem nagrywać w ogóle, po prostu. Tak pomyślałem, coś lekkiego. Kurwa! Pełno tych pułapek. O, beautiful boy. O, potrafi tym rzucać, kurde. Skubaniec. No weź tego. No, dobrze. Wow. Dobra, ja na chwilę muszę kończyć, na razie.